Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj symbole pierwiastków chemicznych, których atomy mają podane konfiguracje. Określ liczbę niesparowanych elektronów w każdym z tych atomów w stanie podstawowym. Dobra, no to przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych i patrzymy sobie na podpunkt A. Mamy tutaj Ne, czyli symbol neonu. Neon ma sam w sobie 10 elektronów. Tu mamy 2, tu mamy 2. Czyli łącznie mamy 14 elektronów i szukamy teraz pierwiastka na układzie oczywiście, którego liczba atomowa wynosi 14 i widzimy, że 14 w tym miejscu ma krzem. Czyli tutaj symbolem będzie krzem. I mamy jeszcze określić liczbę elektronów niesparowanych. To będą 2. Już Wam tłumaczę dlaczego. Jak zapiszemy sobie tutaj, może nie tu, konfigurację klatkową, no to tutaj w 3s spoko, nie? Idzie góra, dół. Ale w p mamy 3 miejsca, a tylko 2. Więc idzie jeden i drugi. Czyli niesparowanych mamy 1 i 2. Podpunkt B. Argon ma w sobie 18 elektronów plus te 2 plus te 7. No to łącznie będziemy tutaj mieć 27. A 27 to kobalt CO. Liczba elektronów niesparowanych, to narysujmy sobie ostatnią klatkę na 5. Raz, 2, 3, 4, 5 i mamy ich 7, nie? Czyli najpierw robimy sobie tak, a potem tak. Hop. No i mamy w tym momencie zrobionych 7. Czyli liczba niesparowanych elektronów wynosi 1, 2, 3. C. Ksenon 54 i jeszcze 2. Czyli mamy tutaj 56, a 56 to bar. Czyli mamy symbol baru. Kończy nam się to na S2, czyli taką klatką tutaj liczba elektronów niesparowanych wynosi 0, bo nie będziemy mieć takich. D. Krypton to 36. Dodać 2. Dodać 10. Dodać 4. No to tutaj mamy 40, 52. A 52 ma telur. Czyli mamy Te. Patrzymy sobie tu. No tutaj mamy tak, tutaj wszystkie będą góra-dół zapełnione. Natomiast tu. Narysujmy sobie tą klatkę. Najpierw góry. I mamy 4, czyli tu. Czyli liczba niesparowanych elektronów to 1 i 2. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.